Pierwszy raz. Śmiać mi się chce, bo pierwszy raz widzę mojego Luisa, że siedzi pod kocem. Jemu jest zawsze gorąco. A teraz zmarzło, moje kochanie. Jest dirka. Lass mich. Better now that you wrote a letter and you've always been a get us again. If I'm the victim, then why am I always stricken with silly symptoms and a twisted end? Can you please help me find my way? Cause I don't think I care enough today. Celebrate on your own alone. Cause your thoughts are the only thing you own. I miss the number 45. Picked up a piece and drove past the street tonight. Hope you all doing alright. Wishing we would love, I could give a fuck, not fine. Surround the Bible that I'm living in denial of these feelings that are probably there. I then recycle my suicide and recycle the one that makes me decycle and burn. Please help me find my way. Cause I don't think I care enough today. Celebrate on your own alone. Cause your thoughts are the only thing you own. Number 45. Picked up a piece and drove past the street tonight. Hope you all do it alright. Wishing we were loved, I could give a fuck, not fine. Witam was, kochani, w kolejnym vlogu. To jest moja nowa filiżaneczka, taka własnoręcznie robiona w zielonym kolorze, w takie tutaj kropeczki jakieś czarne. I powiem wam, że bardzo mi się ta filiżanka podoba. O, jak słońce wyszło. Z tym, że ona ma takie duże tutaj ucho i to nie jest aż tak bardzo praktyczne, takie wygodne, jeżeli chodzi o trzymanie. Więc ja ją sobie tutaj odłożę, bo zaraz będę. Wzięłam sobie tutaj moje ciasteczka, które zrobiłam właśnie te jesienne. I do herbatki zjem sobie ciasteczko. I wiecie co, chcę odłożyć tą filiżankę, ale czuję, że nie mogę się ruszyć. Dlatego, że ostatnio zresztą widziałyście mnie, byłam trochę jakaś taka chora, jakiś taki wirus jednodniowy. No a dzisiaj jest czwartek, jest wolny tutaj w Niemczech. Pomyślałam sobie, wczoraj jeszcze ugotowałam kapustę dla chłopaków na obiad, żeby dzisiaj nie gotować i żeby mieć właśnie taki wolniejszy dzień. I wiecie co, umyłam głowę i coś mi, no niby nie strzeliło, bo strzelić mi, nie czułam, żeby mi coś strzeliło, ale nie mogłam się podnieść. I słuchajcie, do tej pory nie mogę się ruszyć, nie mogę szybko się przekręcić, nie mogę chodzić za bardzo. I nie wiem, jak chciałam mieć wolny dzień, fajny, żebyśmy sobie gdzieś poszli na spacer, żeby sobie, wiecie, taki wolniejszy troszeczkę. No i się okazało teraz, że nie mogę się ruszyć. No po prostu, jak nie urok, to sraczka, jak to mówią. No i ciągle coś, no wiecie co, no wolny dzień, fajnie sobie go zaplanowałam i no zobaczymy, co z tego dnia w ogóle jeszcze dzisiaj wyjdzie. Także ja odkładam powolutku swoją herbatkę. Mówię wam, nie mogę się ruszyć, naprawdę.
Chciałabym tutaj jeszcze poruszyć taki temat dzisiaj, że duma mnie, słuchajcie, roznosi, duma mnie roznosi jako matki. I może tutaj powiem na początku, nie wiem, czy ktoś mnie już, czy ktoś to wie, bo jest parę nowych osób. Mam dwóch synów, jeden ma 21 lat, drugi ma 17 lat i powiem wam, że są wychowani tak samo. Wszystko robiłam tak samo, a niebo i ziemia. Po prostu taka przepaść, przepaść charakterów, zupełnie dwie inne osobowości. I ja nie chcę tutaj, wiecie, porównywać jednego, drugiego, ten jest dobry, ten jest zły, nie. Oni są po prostu inni i z tym starszym nie mam żadnych problemów. Po prostu tak książkowo, jak sobie rodzic wymyśli i chciałby mieć jak to się mówi, uporządkowane dziecko, tak, takim jest mój starszy syn. Także on też sobie znalazł dodatkową pracę. On tutaj ma, wiecie, dziewczynę, tutaj maturę zdał na najlepszych ocenach, szkołę, wyjeżdża gdzieś na jakieś różne sobie wycieczki, sam organizuje, także mi pomaga, zawsze mi wszystko opowiada, no wszystko jest okej. Tak z tym drugim synem mam praktycznie same problemy. Ma zupełnie inny charakter. Charakter taki, że wiecie, koledzy, ja tam czuję już papieroski, do szkoły mu się nie chce chodzić. I najgorsze jest to, że nie mam do niego takiego dojścia. On jest zamknięty, jeżeli chodzi o mnie. Wszystko, co koledzy oczywiście powiedzą, to jest święte i oni mają tylko rację, a mama gdzieś tam się odzywa, to w ogóle co ja chcę od niego, także wiecie, ja mam naprawdę z nim problem. Nie mówiłam wam tego nigdy na kanale, dlatego że jakoś, nie wiem, nie było okazji, żeby poruszać takich tematów. Nigdy nie poruszałam takich tutaj tematów właśnie wychowania i tak dalej, ale powiem wam, że ostatnio nawet nie chce chodzić do szkoły. Już w ostatnim roku nie chodził dużo do szkoły. Dostawałam listy, a tutaj wiecie, tutaj można nawet za to karę zapłacić, jak dziecko do szkoły nie chodzi, bo ma jeszcze obowiązek szkolny. Teraz zmienił szkołę, już mu się ta szkoła nie podoba, on nie będzie chodził do tej szkoły i powiem wam, że ja już tutaj wszystko obdzwoniłam, jakieś instytucje, tu jest to wszystko dosyć dobrze zorganizowane, także jestem już na dobrej drodze, żeby to wszystko tam się ustabilizowało. Jesteśmy na etapie szukania czegoś innego, tam jest pedagog szkolny też w to organizuje, pomaga i tak dalej. Także albo będzie robił praktykę, taki rok, gdzie będzie miał praktyki w różnych miejscach i będzie mógł zobaczyć, gdzie chciałby w przyszłym roku zacząć naukę, albo po prostu jeszcze zmieni szkołę na, co chciałam powiedzieć, praktykę, albo zrobi właśnie zawód, gdzie będzie miał jeden dzień szkoły albo dwa i do tego będzie chodził do miejsca pracy. Także pomimo tego, że rok szkolny już się zaczął, jeszcze jest szansa, żeby to zmienić. No ale do czego zmierzam? Nie chcę się tak w te właśnie wychowawcze tutaj, wychowawczy temat tak bardzo zagłębiać. Tylko chciałam wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna ze swojego starszego syna, ponieważ on teraz zaczyna studia od października. No i teraz miał pierwszy dzień właśnie, ma studia też połączone z pracą, także w takim systemie dualnym i poszedł na kierunek inżynieria mostów, tam jest takie budowanie mostów, planowanie tych mostów, budowanie, potem utrzymanie. No i wczoraj miał pierwszy dzień, dostał swoje biurko, dostał dwa monitory tam na biurku, dostał komputer do domu, jakiś tam laptop, jakąś torbę na ten laptop, także wszystko takie porządne i najlepsze jest to, że właśnie to biuro, które tam ma, jest na 9. piętrze z widokiem na Düsseldorf, także myślę, że to dla takiego młodego chłopaka, który dopiero zaczyna, wiecie, wchodzi w to dorosłe życie, tak już naprawdę na takim innym poziomie, można powiedzieć, to jest taka fajna motywacja, żeby te ambicje też właśnie jeszcze były na wyższym poziomie. On jest bardzo ambitny, ale wiecie, żeby
żeby jeszcze bardziej dążyć do celu, no to takie biureczko na 9 piętrze. On ma to biurko, to biuro w ogóle dzieli ze swoim przełożonym, także są tam we dwóch. Jest taki pan, który go prowadzi w ogóle, jeżeli chodzi o to miejsce pracy. Także no super, naprawdę cieszę się dla niego. No i ten młodszy mój gagatek też znalazł sobie w tamtym tygodniu, słuchajcie, pracę. Zadzwonił do mnie, bo miałam się z nim spotkać i zapisać go na fitness, ale zadzwonił, że nie może przyjść, bo ma rozmowę kwalifikacyjną. Więc ja się go pytam, gdzie masz tą rozmowę kwalifikacyjną? A on mi mówi, że na cmentarzu. No to słuchajcie, jak ja usłyszałam na cmentarzu, no mówię, co on będzie robił na tym cmentarzu? Tylko on mógł sobie znaleźć pracę na cmentarzu. No ale chodzi o to, że tam jest taka firma właśnie, która zajmuje się porządkiem na cmentarzu, czyli to jest taka firma w sumie ogrodowa, tam przycinają jakieś drzewa, grabią liście, jakieś sprzątanie grobów i tak dalej. No i tutaj te cmentarze też wyglądają zupełnie inaczej. Tu nie są takie cmentarze jak w Polsce, że pomnik na pomniku, tylko to jest bardziej taki park i gdzieniegdzie wyłaniają się właśnie jakieś nawet kamienie tylko z napisami, takie nagrobki, no albo jakieś tam małe pomniki też się zdarzają, ale tutaj jest troszeczkę inaczej. No i się cieszę, bo nieważne co on tam będzie robił, słuchajcie, to będzie jakieś zajęcie i odciągnięcie go od tych kolegów, od tego włóczenia się. Mam nadzieję, że tam chociaż trochę wytrzyma w tej pracy, bo już mi wczoraj mówił po półtorej godzinie, jak tam jest ciężko, że musiał coś tam robić na kolanach. On nigdy jeszcze nie miał takiej dodatkowej pracy, także no z nim to ja się mam, słuchajcie, ale mam nadzieję, że to jest dobry też początek. Nawet jakby mu tam nie wypaliło, to już wie, że może sobie znaleźć pracę, że gdzieś tam indziej może iść, zarobić sobie parę groszy, że jakiś taki punkt zaczepienia już jest. No i jestem w ogóle, też się bardzo cieszę, bo on to sobie sam załatwił. On mi w ogóle praktycznie nie za bardzo coś mówi. Więc sam to wysłał, sam poszedł, także to już jest duży krok, jeżeli chodzi o niego. No i tak to u nas wygląda w rodzinie, tak się troszeczkę pozmieniało. Ten starszy syn ma jutro akurat pierwszy dzień na uniwersytecie, ale wiecie, pierwszy dzień, jutro piątek, więc tam za dużo pewnie też nie będą, tylko bardziej takie organizacyjne rzeczy. No ale cieszę się i dla jednego, i dla drugiego, także z tym się chciałam tutaj z wami jako mama podzielić. Taką wczoraj ugotowałam kapustkę, tutaj widzicie jakaś papryka, fasola czerwona, karkóweczka, powiem wam, że karkówka była przepyszna i była taka bardzo świeża, no i dzisiaj nie muszę obiadku gotować, tylko pojemy tej właśnie kapustki. U nas dzisiaj na kolację pizza, taka blacha mi wyszła i te pieczarki są takie czarne, już one były takie starsze, więc zużyłam je, żeby się nie popsuły i dlatego mówię, a zrobię dzisiaj chłopakom pizzę. No i tak mi właśnie wyszła. My lubimy pizzę z kukurydzą, na to jeszcze posypałam kukurydzę i polałam keczupem, a w środku przekrój pizzy. Prezentuje się tak. No i cóż więcej chcieć. Smacznego. No i zleciał nam ten czwarteczek na siedzeniu w domu. Ostatnio też właśnie jeden wolny dzień był na wirusie. Dzisiaj jest kręgosłup na tapecie. No i słuchajcie, tak powoli się chrzątałam dzisiaj. No i coś tam zrobiłam w domu. Tutaj posprzątałam troszeczkę. Tutaj są ciasteczka zrobione, jest poprane. Jeszcze jedną pralkę muszę rozwiesić, jest poprasowane. Pizza zrobiona, także wszyscy zadowoleni. A ja teraz już właśnie wzięłam tabletkę, bo powiem wam, że daje mi się we znaki ten kręgosłup i no nadal go cały czas czuję. Najgorzej właśnie jest przy siedzeniu i przy wstawaniu.
Na szczęście jutro taki pomostowy dzień w pracy, będzie tylko grupka dzieci, bo chyba tylko 16 z 80, no bo wiadomo, niektórzy tam powyjeżdżali, niektórzy wzięli sobie dzień piątek też jako dzień wolny, także jutro tylko parę dzieci, na całe szczęście, bo jakby był taki normalny dzień, to nie wiem, jakbym wytrzymała. No i cieszę się, że jutro właśnie będzie tak luźno, cieszę się, że zbliża się weekend, oczywiście w weekend też się do Was odezwę, na pewno coś tam będę nagrywała, nie wiem kiedy wstawię następnego vloga, ale na pewno będę coś nagrywała, także jeszcze na koniec tego vloga wstawię Wam tutaj przebitki, jak organizuję sobie dzień wolny, czas wolny, jak spędzam go po to, żeby troszeczkę zadbać o to swoje hobby, o tą moją taką chwilę, no bo w tym ciągłym biegu, wiecie, trzeba się trochę zrelaksować. Ja się relaksuję właśnie jak nie książką, to malowaniem, szkicowaniem. Być może ktoś już tam właśnie widział na rolkach, bo też wstawiałam na rolce właśnie taki krótki filmik. Także to jeszcze Wam tutaj wstawię na koniec. I widzimy się w kolejnym vlogu, a Wam już życzę, w sumie można powiedzieć, miłego weekendu. Trzymajcie się. You've been worn, you've been used, walked upon and bruised, stretched out like a sweatshirt and your favorite leather shoes. Well, he left and you stayed. He tore and you frayed. And you took some days to sew in, man, the new love that you gave. But it looks better that way, so show it up. Stories to tell, lots of lessons not to mention. Old pictures, aged liquor.